Dzień dobry Państwu. Dziś mamy opowieść o stacjach dryfujących. Badania w Arktyce były prowadzone głównie ze statków i wtedy statki były ruchomymi obserwatoriami. Natomiast były uzależnione od tego, czy otwierały się szczeliny w lodzie i statek mógł płynąć, bądź też były po prostu unieruchamiane i wtedy dryfowały ze statkiem, z lodem, z lepszym lub gorszym skutkiem. Niektóre tego nie przeżywały. Pierwszym takim wielkim obserwatorium, które prowadziło badania na prawie całej obszarze Oceanu Arktycznego, był statek Fram wyprawy Nansena. Wyprawa była realizacją pewnego rewolucyjnego pomysłu. Kilka lat wcześniej w rejonie Wysp Nowosybiryjskich został zgnieciony amerykański statek Jeannette. Nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie to, że szczątki tego statku zostały znalezione 3 lata później na południowo-zachodnim wybrzeżu Grenlandii. To świadczyło to o tym, że przepłynęły na krze lodowej przez cały Ocean Arktyczny. Już wcześniej były obserwacje pozwalające na takie przypuszczenia. Na przykład pnie drzew, które znajdowano na plażach na Spitsbergenie, były drzewami pochodzącymi z lasów syberyjskich. Czasem na krach lodowych znajdowano wyposażenie wielorybnicze, o którym wiadomo było, że były używane na Morzu Czukockim. Wobec tego sama możliwość ruchu i kierunek tego ruchu były dosyć prawdopodobne. Nansen postanowił to wykorzystać, natomiast rewolucyjność jego pomysłu polegała na tym, że zamiast budować statek, który miałby ze względu mocy swojej konstrukcyjnej oprzeć się naciskowi lodów, co dotychczas w zasadzie się nie udawało. Jeśli statek nie zdołał uciec, to tonął, zgnieciony przez lody. Pomysł Nansena polegał na tym, żeby nadać statkowi taki kształt, żeby naciskające go lody wsuwały się pod dno statku. Wspólnie ze szkockim konstruktorem Archerem zaprojektowali taki statek, który miał w przekroju poprzecznym szeroko rozchylone burty. Zgodnie z tymi zamierzeniami, że nacisk kul lodowych będzie prowadził do tego, że lód jest wciskany pod statek, a w najlepszym wypadku płyty lodowe po prostu podniosą statek i pozostaje on na powierzchni. Statek został skonstruowany. Nansen skompletował 13-osobową załogę, zastrzegając się, że nie jest przesądny i ta liczba 13 o niczym nie świadczy. I w 1893 roku Fram, bo tak nazywał się statek, po norwesku naprzód, wyruszył z Norwegii na wschód. Generalnie przejściem północno-wschodnim, które kilka lat wcześniej przepłynął Nordenskjöld. Nansen liczył na to, że w ciągu sezonu letniego uda mu się dopłynąć możliwie daleko na wschód. Chciał dopłynąć dalej niż wyspa Wrangla, która była wielokrotnie widziana przez statki wychodzące z cieśniny Beringa. Widział ją również dowódca wyprawy Jeannette DeLong i wtedy uznał, zbadał, że ziemia Wrangla to jest wyspa i to niewielka. Więc Nansen liczył na to, że dopłynie tam i
pozwoli tam statkowi wmarznąć w lód i zobaczymy, co z tego wyniknie. Statek był doskonale zaopatrzony, kabiny były ocieplone, wiatrak napędzał agregat, prądnicę, także był oświetlony. Zapasy jedzenia były na 5 lat. Oprócz załogi na statku było stado psów, ponieważ Nansen zakładał, że w czasie dryfu będzie można robić dosyć długie wycieczki na lodzie. Jak zwykle lód zrobił niespodziankę. Nie pozwolił Nansenowi dopłynąć tak daleko na wschód, ale w rejonie Wysp Nowosybiryjskich, gdzie zatonęła Żanet, Fram wmarzł w lody. I zaczął bardzo powoli dryfować na północny zachód. Przez pierwszy sezon zimowy, 93-94, zdołał zaledwie pokonać 120 mil. Przez następne lato było jeszcze gorzej. Przepłynął zaledwie 70. No, załoga się nie nudziła, miała bardzo bogaty program badań naukowych. Sondowała dno, badała temperaturę wody na różnych głębokościach, bo okazało się w ten sposób, że prądy morskie na Oceanie Arktycznym na różnej głębokości mają różną temperaturę. Poza tym były prowadzone badania geofizyczne, magnetyczne, grawimetryczne oraz astronomiczne. Po lecie 1894 roku, w następną zimę, dryf trochę przyspieszył, ale z tego, co Nansen mógł wyliczyć, wynikało, że do bieguna statek na pewno nie dopłynie. Wobec tego wiosną, wczesną stosunkowo, w marcu, z pozycji statku, która wydawała się Nansenowi, że będzie już najdalej na północ, postanowił wyruszyć pieszo do bieguna. Z jednym towarzyszem, trzema saniami z zaprzęgami psów, wyruszył na północ, starając się jak najszybciej dotrzeć do bieguna. Jednak okazało się, że lód, o ile przeszkadzał dobrej drodze statku, to również przeszkadzał wędrującym po lodzie pieszym wędrowcom. Dryf lodu był przeciwny do ich kierunku i na tyle szybki, że ich postęp w kierunku bieguna był bardzo wolny. W związku z tym po kilku tygodniach wędrówki Nansen doszedł do wniosku, że nie zdąży dojść do bieguna i wrócić na ziemię Franciszka Józefa, która była miejscem jakiegoś ratunku. Szukanie Frama, który dryfował gdzieś po lodzie bez jakiegokolwiek możliwości kontaktu z nim, pamiętajmy, że wtedy nie było łączności radiowej, było bez sensu w gruncie rzeczy. Natomiast no, wiadomo było, ziemia Franciszka Józefa znajduje się w określonym miejscu, wobec tego możemy jej szukać. No i w ten sposób do wiosny, do końca lodu 95 roku udało się zejść dosyć daleko na południe. Potem Nansen miał trochę kłopotu, bo zapomnieli nakręcić chronometr i stracili możliwość oznaczania długości geograficznej. Zanim obserwacjami astronomicznymi udało się to przywrócić, minęło trochę czasu. Niemniej do końca lata 95 udało się rzeczywiście dotrzeć do archipelagu Franciszka Józefa i mniej więcej w połowie jego rozciągłości Nansen stwierdził, że trzeba jeszcze raz przezimować.
No tutaj już była, sytuacja była dosyć dramatyczna, ponieważ dawno skończyły się zapasy żywności, ale Nansen miał doświadczenia z życia wśród Inuitów, które nabył w czasie przejścia lądolodu grenlandzkiego. Na wysepce, która w tej chwili nosi nazwę Johanssona, czyli towarzysza Nansena z tej podróży, zbudowali no, rodzaj bazy z kamieni, lodu i skór upolowanych morsów. Na ziemi Franciszka Józefa mogli polować, także tutaj nie groził im głód. Poza tym tłuszcz morsów służył do oświetlenia, ogrzewania i tym samym topienia lodu na wodę. Wiosną następnego roku ruszyli dalej, przez zimę zdążyli odbudować kajaki, które ciągnęli, bo to były inuickie kajaki, czyli drewniany szkielet obciągnięty skórą morsów. Dopłynęli do najdalej na południe wyspy z archipelagu, gdzie spotkali francuską wyprawę, wybierającą się właśnie, angielską wyprawę, wybierającą się właśnie na biegun północny. Statek wyprawy odwiózł Nansena i Johanssena do Norwegii. Wyprawa angielska zresztą do bieguna nie dotarła. Swoje badania skończyła na północnej części ziemi Franciszka Józefa. Po dotarciu do Norwegii po 2 tygodniach Nansen otrzymał telegram, że Fram uwolnił się od lodów w rejonie na północny zachód od Spitsbergenu, czyli w obecnie tak zwanej cieśninie Frama, i płynie do Norwegii. Po 2 tygodniach następnych spotkali się wszyscy uczestnicy. Załoga statku była w równie dobrej formie, jak już odzyskali w pewnym sensie formę piesi wędrowcy. Wyprawa płynęła Framem wzdłuż wybrzeży norweskich, święcąc tryumf. Wyprawa przywiozła bardzo obfity materiał naukowy, no ponieważ załoga Frama cały czas prowadziła obserwacje, które były zaprojektowane. Czyli sukces Frama był niewątpliwie sukcesem nie tylko eksploracyjnym, ale i naukowym. Więc znaleźli się naśladowcy. Naśladowcami okazali się badacze radzieccy w tym okresie pod kierownictwem profesora Schmidta, którzy postanowili zbudować stację bezpośrednio na lodzie, bez statku. W 1937 roku, a więc po już kilku doświadczeniach lotów nad biegunem i na biegun, na biegunie wylądowały samoloty transportowe, wyładowały wyposażenie i budynki stacji i zostawiły tam 4 uczestników, którzy mieli w tej stacji popłynąć tak, jak będą płynęły lody. Stacja miała dosyć surowe warunki, ale kra była dosyć mocna i pozwoliła im długo obserwacje prowadzić. Tu również prowadzili w dużej mierze obserwacje hydrologiczne. Przede wszystkim chodziło o głębokość oraz ilość, jakość prądów morskich, czyli to, co było wiadomo już po części z obserwacji poczynionych na Framie. Po 274 dniach kra zaczęła się rozpadać i w tym momencie już, powiedzmy, rozbitkowie zostali uratowani przez lodołamacz Krasny. Wrócili do kraju. Dowódca stacji, Iwan Papanin, został bohaterem narodowym.
A w kilka lat później został szefem zarządu Północnej Drogi Morskiej. Efekty obserwacji prowadzonych na stacji polarnej Biegun Północny 1 przez załogę Papanina spowodowała, że stał się to prawie regułą. Przez następne kilkadziesiąt lat były dokładnością co roku albo czasem co dwa lata były w różnych miejscach Oceanu Arktycznego ustawiane kolejne stacje noszące nazwę Biegun Północny z odpowiednim numerem. Stacje dryfowały tak długo, dopóki kra wytrzymywała, potem załogi były zabierane przez lodołamacze. Od 1937 roku, kiedy był to pierwszy Biegun Północny 1, potem było radzieckich stacji 31, a następnie zaczęły to kontynuować stacje rosyjskie. Ale schemat był dokładnie taki sam. Było tak do 2015 roku, potem nastąpiła pewna zmiana. Zmiana wzięła się stąd, że w 2001 roku na lodzie w okolicach bieguna została po raz pierwszy zbudowana komercyjna stacja. Stacja nazywała się Barneo i miała za zadanie służyć obsłudze ruchu turystycznego na biegun. Coraz więcej było chętnych do takiej turystyki. Barneo miała wyposażenie hotelowe, kuchnię, sprzęt, helikoptery, którymi mogła dowozić uczestników wycieczek na biegun. Oprócz tego sprzęt, który mogła wypożyczyć chętnym do odbycia pieszych wycieczek w kierunku bieguna na odległość tam powiedzmy stu kilkudziesięciu kilometrów. W porównaniu z warunkami stacji Biegun Północny, Barneo miała warunki wyjątkowo luksusowe. Poza tym miała stałą łączność lotniczą, czarterowymi statkami, czarterowymi samolotami z Longyearbyen na Spitsbergenie. Uczestnicy mogli być właśnie odwiezieni na biegun lub mogli do niego iść. Stacje dryfowały w różnych kierunkach, bo zależało to od sytuacji lodowej i w związku generalnie odciśnieni od sytuacji atmosferycznej nad Oceanem Arktycznym. W każdej pozycji położenia bieguna, tego położenia stacji, mogły tam dochodzić lub stamtąd startować wyprawy, co widać na sąsiedniej mapie. Było ich dosyć dużo, coraz więcej. Również Polacy korzystali z tej możliwości. W 2002 i 2003 roku przez Barneo na biegun poprowadzili grupy turystyczne nasi zdobywcy bieguna północnego Wojtek Moskal i Marek Kamiński. W kilka lat później Marek Kamiński jeszcze raz uczestniczył tam w akcji Razem na biegun razem z Jankiem Melą. W 2006 roku grupa nurków odbyła pierwsze nurkowania na biegunach. No a turyści zawożeni helikopterami witają radośnie fakt obejrzenia miejsca, gdzie powinna wystawać oś ziemi i powinno się widać, jak się kręci. Oprócz tego Barneo było wykorzystywane również przez Richarda Donovana, człowieka, który organizuje
rozmaite ekstremalne biegi. Przez niego jest organizowany od 2002 roku maraton bieguna północnego. Na początku biegł Donovan z kolegą, potem uczestników przybywało. W tej chwili, to znaczy 3 lata temu, było ich około 40. Od 2009 roku pojawiali się również w tych maratonach Polacy. No właśnie zdjęcia z nurkowania z grupy pana Czarneckiego. No i taki obrazek z 2015 roku, kiedy Barneo nawiązało współpracę z Rosyjskim Towarzystwem Geograficznym i Instytutem Badań Arktyki i Antarktyki i w ten sposób Barneo przez niestety tylko 3 lata współpracowało i zastąpiło stację Biegun Północny. Od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, stacja przestała z oczywistych powodów pracować. W tej chwili również nie pracuje z powodów innych. Stacja pracuje, normalnie była ustawiona w rosyjskim sektorze Arktyki. Obecne sankcje nie pozwalają na jej używanie. Stacje radzieckie i rosyjskie nie były jedynymi. W zachodniej części Oceanu Arktycznego były organizowane najmniej dwie grupy stacji. Jedna to był program Green Ice, organizowany na północ od Grenlandii. Taka stacja była podobnie jak Barneo, zakładana wiosną przez mały samolot. Uczestnicy budowali sobie stację namiotową i zaczynali tam pracować na poruszającej się dużym polu lodowym. Program przewidywał pobieranie prób osadów z dna morza. Tu widzimy właśnie zanurzanie takiego próbnika w otwór w lodzie. To całe urządzenie, no bo oczywiście ta sonda jest dosyć ciężka, więc była poruszana motorowo, a nie ręcznie. Te ciężarki, które tu leżą po prawej stronie, to jest obciążenie. Im większe obciążenie sondy, tym można było próbować pobrać dłuższy wdech. Oprócz tego laboratorium było wykorzystane przez aparaturę sejsmoakustyczną. Przy pomocy tak zwanych erganów, czyli butli ze sprężonym powietrzem, które zawory pozwalają, żeby powietrze to wypływało bardzo gwałtownie. Tworzy się wtedy bąbel powietrza, jego zapadnięcie się wywołuje falę akustyczną. Fala zdąża do dna, odbija się od niego i jest wychwytywana przez system mikrofonów, powiedzmy. To jest zapisywane w odpowiedni sposób. Tutaj mamy przykłady. Górne dwa rysunki to jest bezpośredni zapas pochodzący z aparatury, natomiast dolne pokazują już, jakie były wyniki. To brązowe najniżej w profilu to jest podłoże kontynentalne, natomiast kolorowe warstwy wyżej to są już osady późnego mezozoiku i trzeciorzędnego. Próby pobierane stamtąd dotyczyły tylko tych najmłodszych osadów, bo miały zaledwie 1,5 metra głębokości.
długości. Tutaj jest planik pokazujący, z jakiej głębokości, w którym miejscu te próby były pobierane. Równocześnie z badaniami prowadzonymi z pola lodowego były prowadzone prace dotyczące pomiarów grubości lodu, z tym, że były one prowadzone przez łodzie podwodne płynące pod lodem. No tutaj wyraźnie widać, że najgrubsze, bo te pomarańczowe czy wchodzące w czerwień odcinki to jest grubość lodu rzędu powyżej 5 metrów. Najgrubszy lód jest na północ od Grenlandii i wyspy Elsmera, natomiast zarówno w ciśnienie Frama, czyli między Grenlandią a Spitsbergenem i na morzu Beauforta, ta grubość powłoki jest mniejsza. Na morzu Beauforta stwierdzono również występowanie potężnych wysp lodowych. Miały one kilkanaście kilometrów kwadratowych i grubość chodzącą do 60 metrów. I obserwacje były prowadzone, obserwacje jednej takiej kry w ciągu 12 lat. Od 64 do 76 roku. Mapa pokazuje szlak wędrówki tego pola lodowego. Przez kilka lat na nim była ustawiona na stałe stacja obserwacyjna prowadząca głównie badania sejsmiczne dna oceanu. Tutaj problem jest ogólnego zainteresowania, jak wygląda dno oceanu w rejonie ryftów widocznych tam na dnie, ponieważ to jest kwestia granicy kontynentów i zahacza to o polityczne tendencje do rozszerzania wód terytorialnych, które zdradzają zarówno Ameryka, Kanada, jak i Rosja. Najnowsza stacja dryfująca, jaka pracowała na Oceanie Arktycznym, była to stacja Fram 2014-2015, zorganizowana wspólnie przez Norwegów i Niemców. Bazą tej stacji był poduszkowiec widoczny. Tutaj pojazd, który może poruszać się, jak widać, po wodzie, ale może również poruszać się nad twardym podłożem, a więc i nad polem lodowym. Taki poduszkowiec, tu widać wnętrze, to jest tylna część kabiny, tutaj przednia i sterówka, został wyposażony na dosyć długotrwałą, ponad roczny dryf. Postawienie go na lodzie dawało dwie możliwości. Po pierwsze, poduszkowiec mógł poruszać się nad lodem na odległość kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilometrów i przeprowadzać badania. Był między innymi wyposażony w sondę do mierzania grubości lodu, ale również był środkiem bezpieczeństwa. Zapasy paliwa pozwalały na prawie 1000 kilometrów poruszania się nad lodem lub nad wodą, czyli z każdego punktu, w którym prawdopodobnie mógł się znaleźć, mógł dolecieć do sąsiedniego lądu, czyli uratować się przed niebezpieczeństwem. Poduszkowiec został zawieziony na Ocean Arktyczny przez niemiecki statek badawczy, lodołamacz Polar Stern. I umieszczony na lodzie razem z potężnymi zapasami paliwa, żywności,
i z dużym wyposażeniem naukowym. Przez lato w 2014 roku Poduszkowiec współpracował z Polarsternem, prowadząc badania na zakreślonych tutaj na zielono polach fragmentu tak Oceanu Arktycznego. Natomiast we wrześniu został zostawiony na lodzie i ruszył długą podróż. Planowana ta podróż była tak, że dotrze on do cieśniny Frama i stamtąd odleci, w razie niebezpieczeństwa odleci na Spitsbergen. Z lodu zbudowano mu osłony, które zabezpieczały przed tym, żeby nie był zbyt zasypywany przez śnieg. Poza tym sprawiały lepsze warunki do mieszkania. Dla dwuosobowej załogi, bo tylko dwóch ludzi tam było. Podobnie jak w projekcie, wspomnianym projekcie Green Ice, szefem tego projektu był profesor Christoffersen z Norwegii. Oprócz aparatury zamontowanej bezpośrednio na poduszkowcu była wokół rozmieszczona dosyć duża ilość aparatury. Były boje do wyznaczania położenia, stacja meteorologiczna, automatyczne prądomierze mierzące kierunek i prędkość prądu do głębokości 700 metrów, sonda badająca temperaturę, zasolenie i inne parametry chemiczne wody, która mogła być opuszczana do głębokości 4 km i podobnie jak w Green Ice, próbnik osadu. Oprócz tego była również aparatura sejsmoakustyczna, również tutaj były wykonywane profile geofizyczne. Baza sprawowała się bardzo dobrze, od czasu do czasu przy dobrych warunkach poduszkowiec startował, robiąc pomiary grubości lodu w promieniu około 100 km od miejsca, w którym bazowy. Oprócz tego były wykonywane systematycznie pomiary. Tu profesor Christoffersen opuszcza w szczelinie, właściwie w dziurze w lodzie, sondę do określania składu chemicznego i temperatury wody, ale sonda ma również wyposażenie w kamerę. To zdjęcie pokazuje rybę płynącą tuż nad dnem oceanu. Ten Fram nowy składał regularne raporty raz na tydzień, z których potem została złożona całość operacji. Od czasu do czasu oczywiście uczestnicy przeżywali trudne chwile, kiedy musieli aparaturę i wszystkie drogi na krze odkopać spod grubej warstwy śniegu. Ale również noc polarna dostarczała im od czasu do czasu pięknych widoków. Należy pamiętać, że w czasie nocy polarnej księżyc w pełni wędruje przez całą dobę nad horyzontem. Wobec czego te widoki pełni księżyca są wyjątkowo atrakcyjne. Poduszkowiec przedryfował prawie 2,5 tysiąca kilometrów. Droga była jak zwykle dosyć skomplikowana, ponieważ każda stacja dryfująca jest przenoszona przez lody w bardzo różnych kierunkach, chociaż generalnie tutaj
kierunek dryfu był prawie jednolity i zgadzał się z tym, co było zaplanowane. W 2015 roku, czyli po ponad roku driftu, skra zaczęła się rozpadać, wobec czego poduszkowiec odleciał na Spitsbergen, natomiast resztę materiałów, to co zostało na krze, zabrał statek badawczy norweskiego pod Instytutu Polarnego. W tej chwili, jak wiem, nie ma stacji dryfujących na Oceanie Arktycznym, bo Borneo nie działa. Stacji biegun północny nie wznowiono, a innych na razie nie ma chętnych. Natomiast te, które były, przyniosły bardzo bogaty materiał naukowy i ilość publikacji, która się na ten naukowych, które się na ten temat pokazuje, jest bardzo duża. Dziękuję bardzo.